Słuchajcie, premierowo BMW M4 Competition 2021 nadjeżdża. No dawaj, nie wstydź się! Dawaj, Boberku! No, więc podjeżdża. No dawaj, co jest? Dawaj, dawaj, nie jesteś taka brzydka, jak wszyscy o tobie mówią. O, i to jest to. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five! Wygląda, jak widzicie, ale na moje oko, jak już zobaczyłem z tej szczególnie perspektywy, przepotężny samochód. Ja nie odważyłbym się tej rejestracji tutaj brać, zakrywać tego grilla, bardzo kontrowersyjnego, nomen omen, ale z drugiej strony jedni mówią, że lepiej z rejestracją wygląda, bo chociaż troszeczkę ten grill zakrywa właśnie, że on troszeczkę za duży jest. Śmiem też twierdzić, że z karbonowych elementów to tutaj niewiele się dzieje. To znaczy są wnęki karbonowe, tutaj wloty, ale to jest bardzo mała, stosunkowo mała ilość względem całego przodu. Tutaj te czujniki, wszystkie one są niesymetryczne. Mogłoby to być możliwe, że na środku... Na gromkie brawa zasługują też tutaj laserowe lampy. Zanim przejdę do szczegółów, chciałem jeszcze zwrócić wam uwagę na to, że ta wersja konkretnie to jest wersja doposażona na prawie 600 tysięcy złotych katalogowo. To jest praktycznie wszystko. Jedyne czego nie ma, to już wam pokazuję. W M4-kach nowych są te piloty z LCD wyświetlaczem. A tu tego nie ma. Tylko dlatego, że właściciel po prostu nie chciał. To jest jedyna rzecz, której nie ma w tym aucie. Tak to wszystko jest. I z kolei, jak mówię, że jest wszystko w tym aucie, no to przejdźmy do hamulców, bo tutaj jest ceramika. Bardzo duży, mocny zacisk. Ładny, bo złoty. Ładne, złote, piękne, kurde. Ciekawe, ile warte. Ale te ceramiczne hamulce są w sportowych autach bardzo ważne. I tu, w aucie prywatnym, ja totalnie popieram taką rzecz. Bardzo ładny w ogóle wzór, felg, podoba mi się. Aczkolwiek uważam, że mogłyby być co najmniej jeden cal większe. Tu mamy 19, a z tyłu z kolei mamy 20-calowe felgi. No i jak już oglądamy ten samochód z profilu, no to tu z kolei nie możemy narzekać na brak karbonu. Całe lusterka są karbonowe, tutaj z kamerą. Kamera 360 w aucie i cały dach w M4 Competition jest karbonowy. Tutaj z kolei Instagram właściciela. Dzięki, Mazek, za udostępnienie auta do nagrania. W ogóle długość tego auta zbliża nam się bardzo mocno do 5 metrów. Jeszcze mu trochę brakuje, ale już niewiele, coraz mniej, więc ciekawe, co będzie za kilka lat. Oprócz tego rozstaw osi jest o kilka centymetrów większy, więc też ten samochód inaczej się trochę prowadzi i inaczej też siedzi się w środku, ale do tego za chwilę przejdziemy. Na sam koniec prezentacji z zewnątrz chciałem wam jeszcze opowiedzieć o tyle, bo tu też niemało się dzieje. Jak zauważyliście, bardzo rzucają się w oczy te cztery trąbki mariackie. Dyfuzor z włókna węglowego, również z tego samego materiału jest lotka. No i na koniec lampy. Zobaczcie, jakie one są wydłużone, jakie to jest długie, ciągnie się, no gdyby producent mógł to do nadkoli by to pociągnął. Do środka ciągną się praktycznie do tej wnęki przy tablicy rejestracyjnej. No dość ciekawy manewr. Poprosiłem jeszcze właściciela, żeby odpalił nam teraz samochód. Posłuchajmy, jak on brzmi śmiało. Jaka bieda. Bez kitu, jaka bieda. Nie no. I to jest w zasadzie tyle, co chciałbym wam powiedzieć o tym aucie z zewnątrz. A teraz zaproszę was do środka, bo tutaj też całkiem sporo jest do opowiedzenia. Fotele półkarbony. Zobaczcie, że tutaj między nogami, między udami macie takie wyżłobienie z karbonem. Teraz postaram się pokazać wam, jak ciężko się wsiada do tego auta. Tutaj noga jest odchylona do góry, przez to, że te fotele są naprawdę mocno karbonowe i są bardzo wysokie, ale wsiadanie do tego auta to jest coś nie za fajnego. To znaczy, to nie sprawia przyjemności, a jeszcze gorsze jest wysiadanie. Bardzo gruba kierownica,
z dodatkami karbonowymi. Z przodu łopatki są oczywiście karbonowe, ale z tyłu zobaczcie, że ten element jest czerwony i z takiego dziwnego półplastiku. To takie dziwne jest i ten materiał w dotyku jest taki jak klocki Lego trochę. Śmieszne. Przejdźmy do deski rozdzielczej. Zobaczcie, że ona jest... Pierwsze, co ja zwróciłem, na co ja zwróciłem uwagę, to, że ona jest tandetna. No zobaczcie. To jest maksymalna opcja. Tu nie ma, kurde, full alkantary albo full skóry miękkiej. Gdyby to było z takiej miękkiej skórki, podobnej, a cała deska, no to by było przepięknie, moim zdaniem. A tu przyjrzyjcie się z bliska. No wygląda to... Wydaje mi się, że nowy Dodge Challenger ma ładniejszą deskę rozdzielczą, ale nie ma elementów karbonowych, bo tutaj już mamy środkowy panel cały w karbonie. Tutaj też Wam zamknę, żeby dopełnić wyglądu. Oczywiście funkcjonalny ten panel, można sobie regulować głośność. No zobaczcie, ta deska jest miękka, naprawdę, ale no wygląda tak niezaciekawie. Producent zrobił tutaj, to nic dziwnego, że zrobił zamek. Od środka można się zamknąć, otworzyć. W drzwiach jest taki zamek, bo to jest w innych autach, ale zobaczcie, z drugiej strony, od strony pasażera też to zrobił i nie chciał tego jakoś ukryć, zastąpić czymś innym. No i oczywiście na zamku się to nie kończy, no bo zobaczcie, tutaj mamy też pamięć fotela, która jest przełożona tutaj, a tutaj pamięci nie ma, szkoda, mogliby chociaż dać pamięć fotela również pasażerowi. W środkowym panelu piękna gałka zmiany biegów, trzema kolorami nici obszytej dookoła gałki i z pięknym znaczkiem M-Power na samej górze, na samym szczycie. Tutaj jeszcze malutki wyświetlacz z klimą, można sobie regulować. Ojejku, jakie to jest przepotężnie ciężkie do regulacji. Czemu tak? O kurde. Ach, coś poklikałem. Bardzo ciężkie. Takie oporne. Otwórzmy sobie maskę. Pokażę Wam, jak wygląda ten 3-litrowy silnik, który ma te dwie turbinki i 510 koni mocy. Co to takie głośne? Ktoś tu ma dziurę w samochodzie. Widać ziemię, jak w Instonach. Widzicie, cofamy się. Motoryzacja się cofa do prehistorii. Posłuchajmy, jak to brzmi. Słabo. Nic nie brzmi. Koszarka. Strasznie słaby wydech, bardzo słaby. Ustawię sobie na razie tryb M1. Samochód ma bardzo ciekawe osiągi, ponieważ ta wersja przyspiesza do pierwszej setki w niecałe 3,8, to jest katalogowe 3,8, ale już pierwsze pomiary wskazują na to, że to może być urwany nawet do 3,6, gdzie w samochodzie trylionapędowym jest to bardzo dobry czas tak naprawdę. Wjeżdżamy sobie na drogę szybkiego ruchu. Wbijamy się na lewy pas. Ale jest bardzo dobrze wygłuszony. Bardzo dobrze wygłuszony. Jest szybki. A to nie był gaz do końca. Mam taki dylemat z tym autem, bo on jest zbyt grzeczny jak na Competition, moim zdaniem. On jest taki... Mogę go porównać... O, to jest świetne porównanie. Do BMW M5. Albo M5 Competition. Już nieraz widzieliście materiały z M5 Competition u mnie w programie. Bardzo podobne wrażenia z jazdy mam. Skrzynia biegów też spoko działa, nie jest najszybsza na świecie. To czuć, że jest taka... Nie, no nie ma tragedii. Ja jestem pozytywnie zaskoczony. W sensie prowadzeniem. Dobra, jest fajnie. Jak tu strzela? Słyszycie czy nie? No my to słyszymy. 3000 obrotów i spróbujmy zbutować go. Ale ma laga, ale ma dziurę.
Straszna turbo dziura. On się napędza z 2 sekundy. Bardzo łatwy w manewrowaniu. Niesamowicie łatwy w manewrowaniu. Jest taki, że aż taki, kurde, za bardzo mu ufasz. Ciasna szykana, tutaj lewy balot, przebierzasz, kurde, i wyjazd, wyjazd z zakrętu, żup i hamowanie do zera. Dobrze, że jest ceraminika. Motoryzacja istnieje od ponad 100 lat i nikt do tej pory nie wymyślił miejsca, gdzie ten telefon mógłby uciekać albo zatrzymywać się. Zawsze on musi lecieć na tylnie fotele. To jest dramat. Więc jeśli chodzi o prowadzenie, to jest szybki, nie można mu tego odebrać. Bardzo dobrze się prowadzi. Każde najmniejsze skinięcie kierownicy, czy w lewo, czy w prawo, to jest ruch aktywny. Bardzo, bardzo układ kierowniczy naprawdę jest bardzo, bardzo mocny, bardzo fajny. Samochód daje frajdę z jazdy mimo wszystko. To nie jest wykastrowany samochód taki, że no tu na przykład szybka zmiana pasa, kubełki cię tak trzymają, że w ogóle tego nie czujesz. Chyba że pasażer czuje, że bo nie wie, co się stanie, jakby, to wiadomo, jak każdy pasażer, ale to, do czego zmierzam, to że mimo tej mocy czujesz się pewnie w tym samochodzie. To jest trochę zaleta, trochę wada, ale to już na głębszą dyskusję byśmy musieli wejść. To jest to, co zauważyłem, co dostrzegłem po tych kilkudziesięciu kilometrach przejechanych za kółkiem. Spoko, spoko, fajne auto. Na zakończenie jeszcze samochód z perspektywy kierowcy i to, o czym wam wcześniej mówiłem, to, że bardzo ciężko się wysiada z tego auta. Zobaczcie, tu wszędzie zawadza. No, jeszcze z tą kierownicą ciężko naprawdę. A wcale nie jestem taki gruby. I na zakończenie chciałem wam powiedzieć, że pozytywne zaskoczenie. Mimo wszystko, co by o tym aucie nie mówić, dla mnie to jest pozytywne zaskoczenie i to jest coś innego, co BMW, czego BMW się nie bało tak naprawdę. Dajcie mi też znać, co wy sądzicie o premierowym BMW M4 Competition. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii, bo moją już znacie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych wartościowych, ciekawych, szybkich materiałów z najlepszymi autami w Polsce. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.